Mimo tego, jak mój klon potraktował mnie w poprzednim odcinku, po raz kolejny przyszedłem mu jakoś pomóc. Siemany do wszystkich, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Ja jestem oczywiście Szczypson i jak kurczę, codziennie możecie oglądać mnie na kanale oczywiście. Słuchajcie, na sam początek możecie zostawić, koniecznie zostawcie, to jest po prostu mega ważne, łapkę w górę, ponieważ w zasadzie fajnie filmy idą, podobają wam się te filmy, więc ja się mega cieszę, że mogę dla was je potworzyć i tak dalej. Powiedziałem ostatnio na Instagramie, że zrobię streama dzisiaj w poniedziałek na YouTubie, ale niestety dzisiaj przez lekcje też online i tak dalej, bo na pewno wy też macie lekcje online, no to niestety nie byłem w stanie zrobić, no bo w sumie przed chwilą je skończyłem, nagrywam odcinek, zaraz później będę miał nagrywki do kolejnego odcinka, więc jest strasznie dużo rzeczy do zrobienia, które muszę zrobić i niestety nie mogę zrobić live'a, ale obiecuję, że postaram się w najbliższym czasie jakoś odpalić sobie live'iksa tutaj z tego Palionowa i jakoś z wami pograć, bo dawno live'ów nie było, więc myślę, że spoko. Dobra, słuchajcie. Możecie wbić też nasze shopa, tam zachęcam, ponieważ może sobie wbić, zobaczyć co tam jest, ponieważ już planujemy powoli jakieś tam inne rzeczy dla was, więc za niedługo może tam się coś zacznie, prawda, dziać. Myślę, że do końca tego roku kalendarzowego na bank się coś pojawi, więc myślę, że warto sobie obczaić, jak wygląda sklep. On będzie przechodził bardzo duże zmiany, ale to wszystko w swoim czasie. No i oczywiście jest też Instagram u mnie w opisie, zachęcam do Instagrama, ponieważ tak jak powiedziałem przed chwilą, ostatnio na live na Instagramie mówiłem o tym, że zrobię live na YouTubie. Więc jak widać, warto być, ponieważ live'y na Instagramie się pojawiają, więc myślę, że warto po prostu. Dobra, uwaga, wchodzimy do naszej kapsuły, nie kapsuły, kopuły, Jezu, tak podobne słowa. Dobra, otwieramy tutaj te drzwi, trzeba przejść, zamykamy je, bo trzeba się zdezynfekować. Co tu się stało? Kto to zmienił? Ej, dobra, tu nie ma teraz na przycisk jest chyba teraz, uwaga, czekajcie, dezynfekcja, uwaga. Ej, dobra, w sumie to mi się bardziej podoba, bo ta dezynfekcja wtedy trwała mega długo, jak długo się stało na tej płytce. A tu, klik, dezynfekcja jest i można jej lecieć dalej. Dobra, otwieramy i idziemy szukać klona. Mam nadzieję, że tym razem on nie będzie jakiś taki agresywny i mnie nie zabije, bo jakby się coś takiego wydarzyło, to byłoby mocno średnio. Dobra, czekajcie, on powinien być u siebie w tej chyba, w tej jego, jak to się nazywa, w tym jego bunkrze. Więc polećmy sobie tutaj, zobaczmy co on tutaj ma, czy tutaj coś jest, czy tutaj, prawda, mamy możliwość go znalezienia. Halo, halo, klonie, halo, halo, czy jest tutaj ktoś, czy jest tutaj ktoś? Halo. Co? No nie ma go tu znowu. Dobra, czekajcie, on pewnie gdzieś na Palionowie sobie krąży. Panie Krzysztofie, jakim cudem pan żyje dalej w Palionowie i panu się nic nie stało? Jak to jest możliwe? Dlaczego villagery są odporne na radioaktywność? Nie rozumiem tego. Tego pana Krzysztofa to trzeba zabrać, ja nie wiem, bo on tutaj urzęduje sobie razem z... Ja w ogóle nigdy nie spytałem mojego klona, po co mu ten Krzysztof tutaj? Po co Krzysztofa więzi gdzieś tam na dole? No tego nie rozumiem, nie odpowiedział mi na to pytanie, no po prostu nigdy mu nie zadałem, ale muszę zadać kiedyś. Wow! O Jezu, jak się wystraszyłem! O kurczę, dobra, czekajcie, wystrzeliwujemy się stąd. Ała, nie. O kurczę, dobra, czekajcie, musimy zrobić tak. Niestety, musimy na piechotę wyjść, nie zdążyłem, bo by tutaj creeper wybuchł i byłoby niefajnie. Dobra, wchodzimy po schodach na górę, byleby nie wpaść do tego zielonego czegoś, bo nie wiem, co się wydarzy ze mną, jak ja bym w to wpadł. Dobra, ej, czekajcie, bo ja nie mogę znaleźć klona, nigdzie go tutaj nie widzę. Czekajcie, polecimy sobie tam. Ostatnio zobaczyliśmy go przy tamtych zielonych owcach. W ogóle te owce zmieniły kolor pod wpływem tego, co tu się dzieje, tej radioaktywności. One przecież były białe, tak z tego, co mi się wydaje. Białe, czarne tam były i inne, brązowe też chyba. A teraz nagle są wszystkie zielone. No nie rozumiem tego, dobra. Nieważne, w każdym razie czekajcie, no gdzie jest ten klon? Tu czekaj, tu go nie ma. Musimy przeszukać tu jeszcze gdzie indziej. No on gdzieś tutaj musi być, no chyba raczej stąd nie uciekł. Jakby miał uciec w ogóle stąd, przecież są zamknięte te wejścia, tylko ja mogę to otworzyć. Dobra, wejdźmy do mojej Hawiry może, czekajcie, tu tędy się da przeskoczyć na drugą stronę. Czy on byłby w stanie tędy przeskoczyć? Czekajcie, sprawdźmy to. Uwaga, pum, o, pff, chyba. Wow, dobra, ja mam flaki, więc ja prawie mi się udało, ale mu by się raczej nie udało. No ale dobra, zobaczmy i tak. Kurczek. Ja mam taki sentyment do tego domku, naprawdę, on mi się tak mega podobał, ten domek, no przecież to, co tutaj się wydarzyło, to było coś niesamowitego, a musieliśmy się stąd wynosić, no to jest straszne, no ale dobra, no, trzeba jakoś zaakceptować te warunki, zejdźmy na dół, zobaczmy, czy tutaj gdzieś jest ten klon, tu w ogóle miały być takie plany, miał być magazyn, jakieś rzeczy porobione, a tu nic nie mogę zrobić teraz, dobra, zejdźmy na dół. Halo, klon, jesteś tu gdzieś, ja mam nadzieję, że on tu gdzieś jest, no powiedziałem, że może korzystać z wszystkiego, co tutaj jest, więc w sumie mógłby korzystać też z tego, co jest tutaj u mnie, jakiś enchant, kurczę i tak dalej, to w ogóle swoją drogą, to by się przydało stąd zabrać w ogóle na Palionowo tamto, no bo skoro to, chociaż nie możemy zabrać, bo to jest radioaktywne teraz. Ajajaj,
To musimy od... Nie, to znaczy, że od nowa wszystko. Jezu, przecież to było tyle robienia z tym wszystkim. A teraz nagle enchant od nowa wszystko. Ja nie mam nic w sumie. Ja póki co, to co mam tutaj, to jest wszystko, co ja mam. W skrzynkach nic. Zero, totalne. Dobra, musimy iść w takim razie... no tu też nic nie ma, tu też nic nie ma. I nawet nie mogę nic stąd zabrać. No przecież to jest przerażające. Dobra, lecimy stąd, lecimy szukać dalej klona. No ale nie wiem, gdzie on jest totalnie. To jest przecież jakiś dramat. Czekajcie, no może w Biedronce sobie siedzi, bo też jest taka możliwość. Dobra, wchodzimy do Biedry. Nie no, tu też go nie ma. Naprawdę, tu też go nie ma. Dobra, ostatnia szansa. Sprawdzam w Diamond House'ie, bo tu też ostatnio był. Wow, co się stało? Pa, widzicie to? Zlagowałem się w powietrzu. Aha, bo na drzwiach stanąłem tak jakby tak. Dobra, nieważne, wchodzimy na górę. Proszę, klon, jesteś za mną teraz. Kurczę, nie ma go tu, przecież to jest jakiś dramat. Dobra, idę jeszcze raz do tego jego bunkru. Może wrócił tam, bo jak nie, to nie wiem, gdzie on poszedł. Naprawdę, to przysięgam, że nie mam pojęcia. Dobra, te flaki, oj, przypomniałem sobie, jak to jest, kiedy się te flaki bagują w powietrzu. Niesamowite uczucie. Dobra, o kurczę, czekajcie, tu wchodzimy do środka, zobaczmy, co tutaj takiego mamy. Zobaczmy, czy on tutaj jest. Czy on tutaj jest ponownie? Panie Krzysztofie, czy on wrócił? Co się tak zastanawiasz? Przecież powinienem się wiedzieć to. Odsuń się, bo chcę przycisk kliknąć. Panie Krzysztofie! Dziękuję. Dobra, wchodzimy tu. No nadal go tu nie ma. Czekajcie, tu ma swój pokój. Dobra, ej, otwarte jest. Tu jest jakaś... Musiałem uciekać? Przepraszam, tutaj się nie da żyć? Co? Ej, dobra. Zostawił wszystko. Nic nie zabrał ze sobą. Ej, dobra. Klon uciekł z... Kopuły, dobra, już chciałem powiedzieć kapsuły. Kopuły, kopuła, muszę zapamiętać. Ale to jest niemożliwe, dlaczego on stąd, jak on stąd... Wiem, jak on stąd uciekł. Tak samo jak ja. Proszę, nie, jak to nie jest prawda. Jeżeli on tędy uciekł... O, dobra. No mógł tędy uciec. Dobra, lecimy w takim razie śladami mojego klona, trzeba go znaleźć. Tylko, o kurczę, mi się kończy żarcie. Dobra, już trudno, mam nadzieję, że coś znajdziemy po drodze i zabijemy. Dobra. Naprawdę tutaj, i tu się nie zamknęła ta kopuła. Czy ja jestem już poza kopułą? Jestem poza kopułą. Naprawdę? Jestem poza, on naprawdę tędy uciekł. Dobra, w takim razie, czekajcie, musimy wyjść na brzeg. Gdzie on mógł pójść? No na pewno jak stąd wypłynął, to wszedł tutaj na to. Ale mógł nie iść tamtędy, bo mógłby trafić na mnie wtedy, więc w sumie może poszedł... Może przez wodę przeszedł tam gdzieś. Dobra, lećmy gdzieś tam. Wow, ej dobra, tu jest łódka. Ej, to trochę tak, jak on by to zaplanował, jakby sobie zbudował łódkę i przepłynął tędy. I tu, dobra, czyli dobrze idziemy, dobrymi śladami idziemy, lecimy w takim razie tędy tutaj. Zostały nam ostatnie dwa chleby, to mi się nie podoba, ponieważ to jest zdecydowanie za mało. Dobra, idziemy tutaj ten, koło tych krów, on na bank tędy gdzieś szedł. Czy mógł pójść do tego więzienia? No, nie wiem, zobaczymy zaraz, czekajcie. Dobra, tu nic nie ma. Czekajcie, są same krowy, czy tylko krowy są? Tylko krowy, dobra. Nie ma go tutaj nigdzie, trzeba to dobrze przeszukać, bo on tu może gdzieś być. Ale chyba nie ma go tutaj, dobra. Lecimy dalej go poszukać gdzieś. Wejdźmy w ten, prawda. A tu? Czekajcie, bo coś mi tu migło. Nie, dobra, już myślałem, że on tutaj w tej wodzie się pluska. Ale dobra, nie ma. Jest! Ej, klon! O kurczę, przeleciałem. Co tu jest? Kurde, villager! Antek! Antek, co ty tu robisz? Dobra, ej, klon! Co ty tu robisz? Klon, co tu robisz? Co ja tu robię? Co ty tutaj robisz? Przecież ty miałeś nie uciekać z tamtej kopuły. Tam się nie da żyć. No widzę, że... W takich warunkach. Dobra, ale musisz tam wrócić, rozumiesz? Nie, bo ty jesteś radioaktywny, ty nie masz... Nie wracam. Nie wracam. Klon, no naprawdę, mówię ci, no musisz. Chodź, nie wracam, idź sam. Ja chodź. Nie możesz tu zostać, rozumiesz, że jeżeli tutaj reszta nakryje, że ty nie jesteś w kopule, tylko że wyszedłeś, to przecież oni cię zabiją. Wiesz, co zrobili z wszystkimi rzeczami, które były radioaktywne? Nie, ja tu zostaję, patrz. No spalili wszystko, ale co, tu będziesz mieszkał wśród tych trupów? Tak, ja tu nie wyjdę stąd, widzisz? chodź. Nie wyjdę. No ale zostawię. Nie mogę ci tak tu zostawić, bo jak ktoś cię nakryje tutaj, to jest przekichane. To masz przekichane i ja, i ty. Zostaję tu. Dobra, słyszę, że jest z tobą tragicznie. Dobra, a jak ci ogarnę miejsce, w którym będziesz mógł sobie żyć? Zależy, co to za miejsce. No chodź, poszukamy jakiegoś.
No chodź, chodź, obiecuję ci, że cię nie wrócę z powrotem do kopuły, ale chodź. Słowo harcerza. Słowo harcerza, nigdy nie byłem harcerzem, ale słowo harcerza, chodź. Słyszałem, co powiedziałeś. Chodź, chodź, no obiecuję ci. To na paluszek. Dobra, na paluszek, obiecuję. Dobra. Chodź, ale musimy się lekko cofnąć. Nie, to ja się wracam. No nie, musimy się lekko cofnąć, bo muszę zabrać tą łódkę, którą ty sobie wypłynąłeś. Bo ty jej nie zabrałeś, a ona będzie nam potrzebna, bo musimy przepłynąć przez wodę, bo tu jest ocean. No dobra, zaraz tam przyjdę do ciebie. Czekaj tam, zaraz tam będę. Dobra, czekaj. Ja nie mogę, dobra. Jak coś chcesz. Że co? Nic, przyjdź tu potem. A, zamknąłeś się, co? Tak. Dobra, ty jesteś kurde głupek. Dobra, chodź. Już jestem prawie, już jestem blisko. Zabrałem łódkę, więc tą łódką popłyniemy gdzieś i po prostu znajdziemy ci miejsce na życie. Dobra, czekaj, gdzie ty jesteś? Znowu tu, dobra, chodź. Dlaczego z tym trupem nawet? On tam leży. No kurczę, dobra, możesz, chodź, zabrałem łódkę, płyniemy w drugą stronę, nie rozumiesz? Dobra. Chodź, musimy to tu zamurować i tak, więc wyjdź stąd. Dobra, muruję to. Masz kilof jakiś? Nie. Dobra, no to już nie wrócisz tam, chodź, wracamy do kopuły. I tak tam, przypadkiem tam wpadłem tak naprawdę. To chodź, wracamy. Nie wiedziałem, że tu jest coś takiego. Wracamy, musisz tam wrócić. Dobra. Chodź, wracamy. Wrócisz do kopuły. Gdzie ty jesteś? Hej! Ej, klon! Halo, klon, gdzie jesteś? Halo, klon! Halo! Słyszę cię! Dobra, znalazłem cię. Dlaczego nie idziesz za mną? Halo? Halo, klon? No, ale czemu się nie odzywasz? Halo, klon, dlaczego uciekasz? Dlaczego uciekasz? Nigdzie nie idę. No, dobra, chodź, dobra, żartowałem, nie wrócimy do kopuły, chodź, wracamy tu. Chodź, wracamy tędy. No chodź, proszę, no. Nie. Jak ty tam wróciłeś? Dobra, chodź, no proszę. Nie zeskakuj tam. No nie, no idziemy w drugą stronę, ja żartowałem, no. Chodź. Mam? Nie, no proszę, chodź tutaj. Chodź, łódka, płyniemy w drugą stronę. No już, ja czekam w łódce, chodź. Czy to jest Antek? Czy ktoś przemienił Antka? No nie, najgorzej. Czekajcie, on ma dalej nick? Nie, to nie ma nicku, to nie wiem, może to nie jest Antek. Dobra, chodź w tą stronę. Znajdziemy ci miejsce, w którym będziesz mógł żyć. Tylko nie wiem za bardzo, gdzie ci mogę znaleźć takie miejsce. Zobaczymy. Chodź, wsiadaj. Jak chcesz, to wysiądę, wiesz o tym. No, to utoniesz. Nie utonę. Nie, no, znajdziemy ci miejsce jakieś, w którym będziesz mógł po prostu przeżyć sobie normalnie, ale musisz mi obiecać jedną rzecz. Jeżeli znajdziemy ci takie miejsce, to nie wyjdziesz stamtąd i spędzisz tam... Będziesz tam, póki nie wyzdrowiejesz, okej? Okay? Dobra, niech będzie, niech stracę. Jezu, jakie to jest straszne, że ja widzę twoją twarz z tyłu. To masz z każdej strony jest twarz. Mam nadzieję, że wyzdrowiejesz. To cię bawi? Dobra, a co powiesz na taką wyspę, co? Nie, no jakaś mała trochę. Mała, no ale ty kurde, przecież sam będziesz mieszkał tu. No i szkielet tam jest, ja tam nie idę. Sam tam idź. Ja wysiadam. No chodź. Patrz, jaki masz garaż fajny. Nie. Patrz, jaki masz fajny garaż. No przecież ty jesteś... No chodź tu. Chodź, ja wybiję te potwory wszystkie. Ała. Chodź tu. Kurczę, bez moich supermocy to ciężko będzie, ale dobra. Chodź. Widzisz, goni cię. Musisz... Dobra, ale musisz tu przeżyć jakoś, słyszysz mnie? To już koniec żartów. Dobra, chodź tutaj. Musisz tu przeżyć na tej wyspie, chodź. Patrz, tam się biją w ogóle, biją się. O, bili się, ten wygrał szkielet, ale ja go teraz poskromię. Zostawię. Kurczę! Dobra, zabiłem. Ale co ty jesz? Mięso. Jakie mięso? No to zabij. Jakie mięso? Takie o, masz. No nie jedz tego, przecież ty będziesz dalej cho... Debil. Nie wyzywaj, tu musisz zostać na tej wyspie, tylko tu jest tak ciemno. Dobra, chodź. Trzeba się... Kurczę, kolejny creeper. Debil. No chodź tu. Czekaj, tu jest jakaś kopalnia, chodź. Tu. O kurde, tu są moby. Ała, proszę, nie zabijaj. O nie, tu jest szkielet jeszcze. Nie, creeper. Radź sobie sam. Nie, no proszę, pomóż mi. Dobra, czekaj.
Czekaj, chodź do garażu, chodź do garażu, chodź do garażu. Tam musimy spędzić resztę dnia. Garaż. Co? Gdzie jest garaż? Tu jest garaż, ja tą łódką wpłynąłem. Tu chodź. Hiper zombie pają, pomóż. Chodź tu. Tu musimy przetrwać noc. Musimy przetrwać. Chodź, musisz tu przetrwać noc. Hipery mnie gonią, głupie. Pomóż mi. Nie mogę, bo ja mam półtorej serduszka. 2,5, no. Chodź tu. Biegnę. Chodź, gdzie ty jesteś? Nie, jeszcze szkielet, bo... Gdzie ty jesteś? Nie wiem, o tu, biegnę. Dobra, jestem. Dobra, no ja... I tu musisz przetrwać póki co. Ja muszę wrócić na palenowo. Przyniosę ci tutaj rzeczy, które będziesz potrzebował na przeżycie. Kurcze. Co tu, jaka to jest apokalipsa? Ja będę obserwował z daleka. Dobra, uo, ale jestem dobry fighter. Patrz, tu musisz przeżyć, to jest twoje miejsce póki co, w którym musisz przeżyć. Ja cię tu zostawiam i ja wracam na palionowo, rozumiesz? Wstaje już dzień, więc zaraz będziesz mógł sobie tutaj działać. Patrz, dobra, słuchaj mnie, znaj moje dobre serce. Masz te wszystkie moje narzędzia do tego, żebyś tutaj mógł przeżyć jakoś. Tu, ci wyrzuciłem. Ja wracam na palionowo, zapożyczę sobie twoją łódkę i wrócę tu następnym razem i przyniosę ci następne rzeczy, które ci będą potrzebne tutaj do przeżycia, dobra? Więc... Drewno potrzebuję, drewno. Dobra, tak, przyniosę ci. Tam masz drzewo w ogóle jedno, to widziałem. Dobra, no, trzymaj się, do następnego razu. Dobra, dzięki. Dobra, słuchajcie, udało nam się ogarnąć miejsce, w którym mój klon może normalnie, swobodnie sobie przeżyć. Ja wracam na palionowo, biorę jakieś najpotrzebniejsze rzeczy, ogarnę sobie jakieś narzędzia dla mnie, odpalę jakiegoś live'a, żeby uzbierać też więcej rzeczy dla klona, żeby on mógł przeżyć tutaj na tej wyspie, aczkolwiek widzę, że ma wszystko, czego potrzebuje, bo ma drzewo, ma tam jakieś zwierzęta, więc powinien dać sobie radę, ma trawę, więc powinien zrobić też sobie jakieś siano, żeby tam mieć chleb i tak dalej, więc mam nadzieję, że udało mu się przeżyć. Ja mam strasznie mało życia, ale no w takich warunkach niestety żegnam się z wami, widzimy się na następnym odcinku. Już jutro o godzinie 19:19 zobaczymy, co się wydarzy dalej i jak mój klon poradzi sobie i czy wyzdrowieje, bo póki co jest z nim tragicznie.